Tytuł kursu: roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Moduł: charakterystyka materiałów stosowanych do montażu instalacji gazowych. Temat: stal i miedź w instalacji gazowej. Instalację gazową wykonać można zarówno ze stali, jak i miedzi. Stal może być zastosowana w każdej instalacji, miedź niestety tylko w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacyjnym po przekroczeniu wewnętrznego lica budynku. A w budynkach wielorodzinnych tylko w mieszkaniach za gazomierzem. W obu przypadkach instalacja jest całkowicie bezpieczna i spełnia swoje zadania. W instalacjach gazowych stosujemy miedź o oznaczeniu CUDHP, miedź odtleniana fosforem, i tylko rury twarde. Własności miedzi ułatwiające wykonanie instalacji to podatność na obróbkę plastyczną i jednoczesna wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Zagadnieniem, o którym trzeba pamiętać przy projektowaniu instalacji, jest rozszerzalność pod wpływem temperatury. Trzeba więc przewidzieć tak zwaną kompensację, czyli zaplanować dla instalacji więcej miejsca, niż wynika to z jej wymiarów. Jest to szczególnie istotne przy połączeniach już wykonanych, ponieważ w skrajnych przypadkach może dojść nawet do uszkodzenia lutowania. Na wykonanie rur miedzianych zużywa się stosunkowo niewiele materiału. Mają mniejsze grubości ścianek, mniejsze średnice zewnętrzne niż rury stalowe o takich samych średnicach nominalnych. Rury miedziane są szczelne, nie przenikają przez nie gazy. Własność tę nazywa się szczelnością dyfuzyjną. Promieniowanie ani mikrozanieczyszczenia obecne w powietrzu. Miedź jest niepalna i nie zawiera związków chloru. W przypadku pożaru nie emituje szkodliwych substancji. W praktyce rury miedziane w instalacjach gazowych mają grubość ścianki nie mniejszą niż 1 mm. Łączenie rur w instalacji gazowej odbywa się przez lutowanie twarde. Łączniki i kształtki do instalacji miedzianej powinny być wykonane z mosiądzu. W instalacjach gazowych stosuje się także rury stalowe bez szwu i stalowe ze szwem przewodowe. Stal jest wytrzymała na rozciąganie, zginanie i ściskanie. Można więc układać nawet długie instalacje bez dodatkowych podpór. Instalacje stalowe sprawdzają się tam, gdzie rury narażone są na obciążenia mechaniczne. Stal jest materiałem szczelnym. Przez rury stalowe nie przenikają gazy z otoczenia zewnętrznego, np. tlen. Jest też odporna na oddziaływanie promieni UV. Pod ich wpływem własności stali nie ulegają pogarszaniu. Wykazuje najmniejszą spośród dostępnych materiałów instalacyjnych rozszerzalność temperaturową. Dlatego kompensacja przewodów stalowych jest najmniej kłopotliwa. Wystarczy przewidzieć pewien luz na pracę rur. Jednocześnie stal jest metalem podatnym na korozję, dlatego instalację gazową zabezpiecza się przez pokrycie jej odpowiednimi farbami. W praktyce w instalacji zewnętrznej można wykorzystać rury stalowe oraz rury PE. Rury stalowe w instalacji gazowej zewnętrznej powinny być łączone poprzez spawanie elektryczne, a do średnic 50 mm armaturę można włączyć poprzez połączenia gwintowane. Instalacja zewnętrzna z PE łączona powinna być poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowo, jeżeli pozwala na to wielkość średnicy przewodów. Rury stalowe w instalacji wewnętrznej mogą być też łączone za pomocą łączników gwintowanych z żeliwa białego. Łączniki te uszczelnia się taśmami teflonowymi lub pastami uszczelniającymi po wykonaniu próby szczelności rur. Przewody ze stali nie mogą być prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne. Można je prowadzić przez jedną kondygnację garażu, pierwszą pod kondygnacją naziemną, ale trzeba je dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie. Przewody ze stali można prowadzić w bruzdach ściennych, które mogą być wypełnione łatwo usuwalną masą tynkarską, która nie powoduje korozji. Podsumowując, w świetle prawa instalacje gazowe, miedziane i stalowe muszą odpowiadać warunkom określonym przez rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw 2002, nr 75, pozycja 690. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.